Witam Was na moim kanale. Październik dobiega końca, tak więc jest to ostatni dzwonek na podsumowanie, na jakie rośliny jest ostatnia chwila, aby wysadzić lub wsiać do gleby. Dzisiaj zacznę od czosnku niedźwiedziego, gdzie wysiew na przełomie października i listopada. Kiedy wysiewamy nasiona, zbiór będzie dopiero w drugim roku. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy się w tym roku zdecyduję na wysianie, bo ta roślina lubi stanowisko cieniste lub półcieniste. No czyli wiecie, w moim przypadku wysiew musiałby być poza szklarnią, a nie wiem, czy znajdę miejsce bez kretów, bo o tych moich kretach to już 100 razy opowiadała mi tą historię, już chyba znacie na pamięć. No nie wiem, jest jeszcze chwila, także pomyślę, czy będę go siać w tym roku. Warto tylko wspomnieć, że jadalne są tylko listki, a białe kwiatki mają właściwości trujące. Teraz następnym warzywem, na które jest pora, to chrzan, chociaż dobrym terminem jest sadzenie na wiosnę, na przykład w kwietniu, ale uprawa jesienna także się udaje. Chrzan sadzimy w dołkach o głębokości większej niż tak 25-30 cm, a korzenie umieszczamy pod skosem. Ważne jest, aby całość dobrze przysypać ziemią, aby nic nie wystawało na zewnątrz. No i teraz jeszcze jedna taka dość cenna informacja. Aby rozsądnie wybrać miejsce pod chrzan, bo ten bardzo mocno się rozrasta. I powiem Wam, że już słyszałam, że niektórzy przed sadzeniem wkopują kręgi w ziemię, takie czy to betonowe, czy na przykład, śmiesznie to brzmi, ale wiadro bez dna, tak aby ograniczyć rozrastanie się chrzanu na boki. W tym momencie warto także wspomnieć o czosnku. O czosnku już robiłam filmik chyba 2 tygodnie temu, no ale skoro to jest ten filmik jest filmikiem podsumowującym, to też warto, abym o tym czosnku wspomniała, chociaż odnośnik, link do czosnku dam Wam w opisie do tego filmu, abyście sobie mogli całość obejrzeć. Czosnek sadzimy na głębokość około 6-7 centymetrów i stosowną odległość między ząbkami musicie, wiecie, no przemyśleć sami, bo wiedząc, jakie główki czosnku są duże, to tak musicie poszczególne ząbki wsadzać w ziemię, aby jeden z drugim przy następnym, przy rozroście później ze sobą nie kolidowały. Oczywiście sadzimy każdy ząbek, sadzimy tą płaską częścią do dołu. Ja czosnek sobie wysadziłam, ten czosnek, który wysadziłam, to jest czosnek harnaś, ale jeszcze się zdecyduję na jedno posadzenie i to gdzieś tak dopiero w pierwszej połowie listopada, bo mam takie bardzo dorodne główki lubaszy i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo ciekawa, jaka później będzie różnica między tym harnasiem a lubaszą. Zbiory teraz z tego sadzenia na przełomie października, listopada powinniśmy mieć gdzieś tak w okolicach lipca. Wybierajcie te ząbki, które macie takie, wiecie, dorodne, duże, które nie mają szczypioru, które nie są gdzieś tam poranione, nie mają śladów pleśni. No i oczywiście tych ząbków nie trzeba obierać z łusek. Ważne tutaj muszę wspomnieć, że jak już Wam później będzie czosnek kiełkował, już będzie to po nowym roku, żeby obrywać kwiatostany, które będą wśród czosnku rosnąć, tak aby energia nie szła w te kwiatostany, tylko aby szła już w sam czosnek, w tą część, która jest pod ziemią.
Kolejnym warzywem jest cebula. O cebuli też zrobiłam oddzielny filmik, także też Was do niego odsyłam. Cebulę z dymki sadzimy na głębokość gdzieś tak 3-4 cm. Robimy dość duże odstępy, zwłaszcza jeżeli wiemy, że mamy odmianę dużą, że ta cebula urośnie nam duża. No chyba, że tak jak wspominałam też w tamtym filmie o cebuli, chyba, że przewidujecie już, że potrzebujecie jakieś małe główki cebuli i że będziecie je dość szybko załamywać, w sensie załamywać szczypior, żeby Wam za duża ta główka nie urosła, no to wtedy te odległości między tymi dymkami możecie zrobić mniejsze. Ale jeżeli nie przewidujecie szybszego zbioru cebuli, wówczas i będziecie po prostu spokojnie czekać na rozrost, no to warto zachować, powiedzmy sobie, te 8-10 cm między dymkami. O dojrzałości cebuli świadczy samoistne załamywanie się i wysychanie szczypioru, ale tak jak wspomniałam, jak macie jakąś w głowie zamyśloną, pożądaną wielkość i nie jest to jakaś wielka ta główka wtedy tej cebuli, to wtedy możecie załamywać ten szczypior sami, po prostu tak go przełamiecie i taki położony zostawiacie na grządce. Co tutaj jeszcze warto wspomnieć przy cebuli? Oczywiście podobnie jak przy czosnku, jak będą Wam wyrastać kwiatostany, to należy te kwiatostany odrywać, bo podobnie jak przy czosnku, energia wtedy się gromadzi w kwiatostanach, a cebula się nie rozrasta, także warto, aby te kwiatki obrywać. Jeszcze jedną ważną, dość istotną rzeczą jest to, że jeżeli Wam wyjdzie szczypior, warto sobie tą całą Waszą plantację nakryć, ale należałoby sobie jakieś tam przygotować wsporniki, jakiś stelaż, tak aby nie połamać czosnku, bo jak złamiecie czosnek, to cebula już Wam wtedy nie będzie się rozrastać. No i ostatni na mojej liście jest rabarbar, ponieważ przełom października i listopada to dobry termin właśnie na sadzenie rabarbaru. Rabarbar lubi stanowisko słoneczne, ale muszę Wam powiedzieć, że u mnie z dużym powodzeniem rośnie w półcieniu. Podobno im ma więcej słońca, tym jest lepszy i słodszy, ale tego nie wiem, bo tego nie sprawdziłam na 100%, nie mam na 100% takich informacji, więc jeżeli sprawdziliście, czy faktycznie rabarbar w pełnym słońcu jest słodszy, to takimi informacjami wówczas podzielcie się w komentarzu. Przy sadzeniu rabarbaru ważne jest, aby pąki, całą roślinę dobrze przykryć ziemią. Dziękuję Wam pięknie za ten film. Niezmiennie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania i do zostawiania łapek w górze. Pozdrawiam Was serdecznie i do miłego.